Please listen carefully. Thank you.
just in me. Dzień dobry. Jeszcze dzień, a mnie już nie widać. Za chwilę będzie kamera, za chwilę będzie też plansza z gry. Zaczynam strumyk z przygodami Wiedźmina Geralta. Dzisiaj jest trzeci dzień również kampanii wrześniowej. To jest taka moja nowa seria, na której przedstawiam gry, które mają związek z działaniami wojennymi, tak? Z wojną. Z tym, że nie takie, zazwyczaj, w większości przypadków, nie takie strzelanki zwykłe, tylko coś z treścią. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Najlepszym przykładem będzie This War of Mine, który grałem przez ostatnie dwa dni. Tam są ukazane przygody cywilnej ludności w czasie gry. Nie ma strzelania. Tam raczej są osoby, ewentualnie, które zgłaszają się, że zostały postrzelone. Przez snajpera. Akcja się dzieje w odizolowanym, otoczonym mieście, odciętym od reszty kraju. Przygotowałem tam jakąś grę, w której się będzie strzelało, ale właśnie akcja się dzieje podczas, czy w tym przypadku tak akurat podczas fikcyjnych wydarzeń w czasie II wojny światowej, ale to jest jakby taka wirtualna, alternatywna rzeczywistość o II wojny światowej. Będzie też prawdopodobnie gra o wojnie ziemian z kosmitami, ale to raczej jako taki trochę żart, czy humorystyczna gra, tak na trochę na rozluźnienie tematyki, ale to chyba raczej gdzieś pod koniec września dopiero, chyba że wcześniej obrzydnie tematykę wojny, bo jak wiadomo jest wrzesień, więc był niedawno pierwszy września, ten temat pojawia się w wielu miejscach, później ludzie mają przesyt, przynajmniej ja tak mam przesyt tą tematyką. No więc coś na luźno, na wesoło będzie, ale też związane z wojną. I to tak będzie przez wrzesień, ponieważ tych gier mam więcej niż 10, ponieważ streamów, czy dni streamowych będzie około 20, no więc wypada, że średnio na jedną grę mam 2 dni. Nie jest to dużo. Gra, którą do tej pory grałem, This War of Mine, no już 2 dni była. Ja wprawdzie wczoraj nie zapowiedziałem, czy ją zmienię, ale może ją zmienię na jakąś inną. Zobaczymy, czy zdążę między streamami. Muszę przygotować planszę dodatkową. Nie zrobiłem tego wcześniej, bo inne rzeczy z kolei robiłem związane ze streamem mniej lub bardziej. Także jeszcze nie wiem, co będzie. Jeżeli będzie This War of Mine sił rozpędu, to będzie to raczej ostatni dzień. Natomiast w październiku chciałbym jedną lub dwie wybrane przez was gry z tej serii pograć trochę dłużej. Także będzie możliwość powrotu do nich. Na razie wrzesień traktuję jako właśnie takie zapoznanie się także moje z tymi grami, bo to będą pierwsze uruchomienia tych gier przeze mnie
Wcześniej nie grałem w żadną z nich. Jedno nawet wczoraj kupiłem dopiero. Czy nawet więcej. Znaczy na pewno jedną kupiłem. Jedną znalazłem, że mogę mieć akurat w tej tematyce bez dodatkowych kosztów, także dwie przybyły. No i się zrobiło ponad 10 i teraz mam zagwozdkę i ile dni grać, w którą grę. Okej. Zajmiemy się teraz Wiedźminem. Albo raczej jego przygodami, bo on się będzie zajmował. Nie, my się zajmiemy Wiedźminem, a on się zajmie swoimi przygodami. Od chyba dwóch streamów, to będzie trzeci, gram na zmodowanej wersji Wiedźmina. Przy czym są to takie mody zmieniające drobne rzeczy, na przykład przyspieszające wczytanie gry, albo zaznaczający na mapie na stałe pewne punkty, żeby po prostu skrócić czas na takie rzeczy, które może dodają uroku w grze, kiedy się gra sam dla samego siebie, natomiast jeżeli się gra na strumyku, to jest to niepotrzebne wydłużanie. I tak jest w tej chwili, który jest 74. odcinek. Szybko to zleciało. A jeszcze nie skończyliśmy głównej przygody, głównego wątku. I jeszcze trochę to potrwa, bo chcę zrobić mnóstwo zadań pobocznych. Te, na które poziom Geralta mi pozwoli. Niestety nie udało mi się wyłączyć tego filmiku, który zaraz się odpali. Że będziemy musieli wytrzymać po raz 20, wysłuchać tego samego. Może uda mi się tam za którymś razem wyłączyć to, chociaż nie wiem, ze względu na numer wersji może to być niemożliwe, no ale zobaczymy. Po prostu fajnie, że są takie przerywniki, ale jeżeli nie ma możliwości pominięcia i słuchać tego po raz 15, to uważam, że to nie ma sensu. Zwłaszcza na strumiku. No ale to przeżyjemy. Ok, więc kontynuujemy przygody. Rozczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer... Pozakłócam trochę. Będę trochę złośliwy. Tak jak... Lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył chyba autorzy. Przed dzikim gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. Czy granie jest trochę za cicho? Momencik. Ją trochę podgłośnie. No zobaczymy. Jakby gra była za głośna, to dajcie znać na czacie. Ok. I ostatnio podróżowałem tą łódką, żaglówką po morzu, tutaj po tej zatoczce, takiej no, zatoczce może niekoniecznie, chociaż nie, właściwie to jest pewien rodzaj zatoki. To jest zatoka, tak? No i tutaj miałem opłynąć te miejsca. I ja myślę, że to zrobię teraz, tylko muszę się pozbyć trochę ciężarów, bo Geralt niestety musi tam skakać mocno, a przy tym obciążeniu to mu nie wychodzi.
Także zrobię szybką podróż do skrzyni. Może nie będę sprzedawał. Też tu jest jakiś sprzedawca, ale to pewnie nie ma pieniędzy. Mod na zwiększenie ilości pieniędzy przez sprzedawców nie zadziałał mi. Może zadziała, ktoś tam poprawię, ale na razie to jest niedostępna opcja. Jak zaatakować? Co ty chcesz atakować, Geralt? Nie mam też jeszcze moda na szybką podróż z dowolnego miejsca. Jest też taki mod. Nie wiem, czy zadziała. Więc nie cieszmy się może zbyt wcześnie, natomiast... Może jest gdzieś bliżej schowek? Nie ma. Dobra. Jedźmy tutaj. Także nie będę musiał w przypadku tego moda już szukać szybkiej podróży. To by się przydało, no. Na strumyk, żeby pokazywać samomięsko, że tak powiem. Dobra. Gdzie jest ta skrzynka? Tu. Dobra, zaznaczę sobie wskaźnikiem. No i oczywiście... Oczywiście nie mogę biegać, więc za chwilę potrwa. Oj, kotek zobaczył wiedźmina i... się zdenerwował. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. No i tutaj zaraz mam za tymi drzwiami skrytkę. Mogłem oczywiście zwiększyć też innym modem udźwig Geralta. Po prostu tak patrzeć, a 300 kilo dźwiga, to już może zrobić zrzut i wtedy podbiec do właśnie tego miejsca. Zobaczcie, to jeszcze wszystkiego nie sprzedałem. Czy to byłoby cheatowanie? Trochę tak. Nie, bo to jest jednoosobowa gra. Czy niektórzy nazywają cheatami też po prostu takie rzeczy, które nie są możliwe w grze. No to wtedy wszelkie mody byłyby cheatami. Dobra. Ten miecz będę używał. Przerzucę, bo jest słabszy. No, sprzedaż. No. Patrzcie, tyle mieczy znaleźliśmy, pływając po tych zatoczkach, ale wszystkie są słabsze. Ten jest jakiś lepszy i trzeba by go naprawić. Byłby plus 7, tak? No to byłoby nieźle. Dobra.
Okej, okay, co tu jeszcze mamy? Ten pancerz, no, byłby całkiem fajny, bo to ma plus 30, plus 40, plus 25. To są już statystyki. 3 sloty. No, ale minus 10. Porównajmy go. No właśnie, żywotności nie ma. Ale patrz, odporność na krawienie plus 100%. Obrażenia cięte 10% więcej. Obrażenia przez potwory plus 25%. Te zbroje, gdybym znalazł właśnie 5 poziomów temu, to byłaby świetna zbroja. Nie wiem, gdzie ją znalazłem. Tam gdzieś pewnie na tych kontrabandach i innych takich miejscach. A, mój pancerz teraz jest też trochę podniszczony. Muszę je naprawić, bo jeszcze plus 4 będzie dodatkowo. Czekajcie, bo tak, minus 28, to na pewno mogę ten... O! A to może być to, co tam zrobiłem. Kurtka łowcy nagród. Z 1. No nie. Tam jest to lepsze, ale prawie. Na pierśnik jak przyczytałem naleśnik. Plus 2. To możemy założyć. Zaraz. Minus 10. Te buty minus 7. Spodnie kawalerzysty. Ktoś tu będzie z kilgijskie. O, właśnie to zostawię. To są kolorowe, tak? Mhm. Plus 2, więc 0 założę. Z 8. Minus 9. Minus 6. Te potrzebują 2 poziomy wyżej. Ponosimy je ze sobą. Zaraz, co jest? Co? Buty ze skórny kar. A! To jest to zadanie. To jest to zadanie z tymi nieludźmi, które robiliśmy. To fajnie. Też przerzucę. Minus 9. No i ten tutaj ma lepsze te odporności. Quen daje plus 20%. Tylko żywotności mniej. Jak Quen używam. Minus 9 pancerz. Tylko co jest silniejsze, kurczę? Odporność od Quen 20% wyższa? Czy plus 9... Przepraszam, plus 9 pancerza? Gdyby te współczynniki właśnie podawali też w procentach, nie? Zamiast 140, na przykład 140% do obrony. To bym wtedy wiedział, że na przykład 140, teraz mam 150, a 120% znaku Quen podstawowej, no to jest daj mniej niż 140 ten pancerz, tak? Czy jakoś tak. Tak, że schowam go do skrzyni. Ten zaraz założę. Plus 6. Buty plus 2. Te poczekają sobie. I rękawice plus 2. Jest awans. Tutaj plus 2. Quen i Irden ten obecny zwiększa. Quen używam, ale Irden przypadkiem, tak? O, Axie. To jest znak, którego wczoraj nie mogłem sobie przypomnieć nazwy. Axie. Od Axiomat. Zapewne. Ard. No to w zasadzie też rzadko użyłem, ale no, częściej niż Irden. To na pewno. Premia przy krytycznym plus 23 jest. Szansa krytyczny plus 4. Doświadczenia wprawdzie nie ma, ale tak myślę, że awansuje dosyć szybko. Mam poziom 26, no przy 30 można już do dodatku przechodzić.
szansę na zamrożenie. Także Adam Date zapewne będzie użyty przeze mnie. A i tutaj plus 10 miałem zacząć używać później. Jest premia plus 6, plus 10 obrażenia. Ale nie ma tych mocy Ard. Czy musiałbym Arda używać, żeby to miało sens? Dobra, ten plus 2 i Igni. Znaczy, jakbym tak zaczął zmieniać swoje miecze podczas między starciami. Ten nekrotyczny ma. Wyraźnie więcej. Ale obrażenia do ognia nie ma. Jest stalowy miecz. A. Jeszcze minus 5 z powodu uszkodzenia. Jak go wzmocnię, będzie lepszy. Tego założę i wzmocnię. A ten 100%. Ten 70, a i też minus 8 przez swój stan. To ponaprawiam to, te rzeczy. Dobra. Mam już tak lekko jak się da. 80 kilo więcej mogę dźwignąć. Nie tak szybko, Gerard. Teraz tak. Plus, teraz moment. Srebrny plus 2 do naprawienia. Stalowy plus 2 do naprawienia. I teraz tak. Ten 34%. Czyli 40 to będzie marnotrawstwo. 2 razy 15. Okej, mamy 96%. I teraz ta broń stalowa, którą miałem wcześniej. Aha, ona nadal jest plus 2, ale bez tego minusa. Kurde, troluje mnie gra. Teraz jeszcze. Kurde, no jak piszą minus 8 ze stanu, to tak na moje, to powinno być, że jak naprawię, to będzie o 8 punktów lepsza, tak, niż równorzędna broń. Kurde, tam 30% naprawy. No, czyli dwie piętnastki, tak, bo 40. Czyli ostatni ten naprawę. To jest 100%. Obrażenia. Czy będę wyposażony minus 8, ale to potem plus 10. Teraz plus 2. No i premia przy krytycznym. Art silniejszy akcji. Szansa na zamrożenie 1%. Śmieszne w ogóle. Kto kurde wpadł na pomysł? Czyli co, na 100 ciosów jeden jest zamrażający, nie? To jest tak na chyba na 5 bitw z gromadami. Jedno. To nie wiem, to na Skellige będzie walczył, to tam zamrożą się prędzej od powiewu od zwykłego miecza niż od tego. Dobra,
Więc tak, to jest plus 6. Wkładamy. To jest plus 2. To jest plus 2. Ok. Aha, tylko to jest plus 6, ale żywotności nie ma. On będziemy nosić przy sobie. Zobaczymy, jak to tam wpłynie na walkę. To wyposażony, odporność na trucizny. Super. To ulepszone rękawice, ale siła ataku tu było plus 6%. No to już coś tam zaczyna być. Odporność na obrażenia od żywiołów plus 5. Na podpalenie. No i dobrze. Te dopiero na 28, czyli za dwa poziomy. I teraz jeszcze chyba to jest do, coś do naprawy pewnie będzie. Nie, to 100%, to 100%. 80 spodnie. No to można by na przykład 15. 40. 15 na spodnie. Wprawdzie jeszcze nie zmniejszało im to statystyk, ale i 100%. Ach, nówka. Budki niechodzone. Dobra. Okej, to myślę, że teraz jestem wyposażony odpowiednio. Tych rzeczy chyba... Moment. Buty mógłbym dać na sprzedaż. Bo na pewno są słabsze. Ta zbroja, natomiast właśnie muszę zobaczyć z tą żywotnością. Czyli te butki mogę odłożyć jeszcze do skrzynki. Tutaj, a tu... No, ponoszę te rękawice. Zobaczymy. Ale nigdy nie było tak, żebym ciężko musiał walczyć z czymś. Dobra, buty zabójcy. Odłożone. I mamy 60, 80, około 80 kg. Do noszenia. Dobrze. Więc tak, zapiszmy to sobie. Teraz oczywiście na wyspę mgieł nie będziemy płynąć. Gra nas uparcie tam wysyła. Możemy już poszukiwać schematów ulepszeń rzecznika szkołego Gryfa. Nie mam podstawki. Ile to tam? Wszystkie trzy, ok. A pierwszy i drugi? To jest tak, miecz stalowy, pancerz, miecz srebrny. Zlecenia wiedźmińskie. Możemy sobie wziąć 27 poziom, jak najbardziej. 22 wreszcie powinienem zrobić, powinienem. Znaczy wreszcie, to było jakoś ostatnio chyba to znalazłem. Okej, czyli to widzicie, bo możemy trafić jeszcze na słabsze zadania. I... Smoka... Może być trudno, ale... Wszystko na Skellige. Z tych białych. No w sumie okazują na biało, więc możemy spróbować. A poboczne? Mam za mało kart. To mogę zrobić, bo jest na Skellige. To trzeba tam coś ukraść. No, lepiej teraz robić niż na 30 poziomie, bo to będzie za mała nagroda wtedy. Złe wieści, Skellige. Tutaj zniszczony wóz. Cyklop. Okej. Miecz rodowy. W Starym Forcie trzeba poszukać. Ok, 15 zadanie. To jest najniższy poziom chyba z tych wszystkich. Włączymy sobie to zadanie, ale... chociaż może...
Może właśnie teraz? Zróbmy sobie to zadanie. Jest taki, taki z daleko, czyli do Fresdal i pojedziemy. Zatoczkę zrobię. Myślę, że z tego miejsca tutaj pójdę po lądzie. Tutaj mamy szkołę gryfa 3, sugerowany poziom 26, więc akurat tu i skoczymy sobie tam, gdzie właśnie wczoraj nie mogłem skakać. No, witam. Co to za pancerz? To jest pancerz Kiris Angren. Geralta się nie da obracać? Nie da się. Prawdopodobnie gdzieś znalazłem właśnie na tych wodach zatoki. Albo... albo tu w tym regionie, ostatnio tam pływałem, albo gdzieś tutaj. No to pewnie też losowo jest rozrzucane, więc nie wiadomo. Dobra, trzeba by... trzeba by do szybkiej podróży. I witam w ogóle na kanale. Szybka podróż. Dam się tutaj. To co mam jeszcze? Zlecenie smok. Tam można pogadać, to sobie pogadamy. Zobaczmy w takim razie, gdzie jest... gdzie to zlecenie? A do drogi raczej się muszę cofnąć. A, i w drugą stronę, dobra. Strasznie boli, jakby mnie coś rozrywało od środka. Już słyszeliśmy tę historię wczoraj, smutną. Niestety druidzi już nie pomogą. Może to ten? O, Wiedźmin! Przychodzicie w sprawie smoka, skończone 3 miesiące temu. Aha. W sprawie smoka. Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład? A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworu? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupu. Porozmawiajmy o nagrodzie, bo tyle co dajesz za smoka, biorę zwykle za Neckera. Gdzie jest maksymalna? 104, no to 50. No, zaśpiewaliście o parę koron za dużo, mistrzu. Tak, parę to 40. Sporo. No, ale smok to nie byle co. Niech będzie. Zgadzam się. Okej. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nilas, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli. A nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach. Od powis po góry. To na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. A umiesz rzucać toporem? Mój brat umie. Trzeba
Puk, puk. Dzień dobry. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję. Dzięki za followa. Przy pracy. Doceniam. Jestem wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak mogę wam pomóc? Tak, dla twojej informacji zamierzam przejść jak najwięcej zadań z Wiedźmina. Czekaj, muszę sobie to przesunąć, bo... O. Aha, to jest ten. Dobra. Także główny wątek fabularny to odkładam sobie na później, bo nie wiem niestety, które zadania znikną po ruszeniu dalej. Tam było ostrzeżenie, że niektóre będą zablokowane. Ja chciałbym jak najwięcej pokazać na strumykach. Pierwszy raz gram w tę grę, także też chcę zobaczyć chętnie te zadania. Idźmy dalej. Gdzie znaleziono ciała? Na polanie, za rzeką. Chłopcy lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze, niech będzie. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Dobra. Tu nie fajnie to wygląda. Jeden nie ma więcej niż stóp. Jak tu podejść, żeby... To z daleka ma patrzeć? Bokiem Geralt. No, nie wchodź na nich. Ja wiem, że to... Ślady pazurów, zębów, ale no, ale... nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. Oj. No i ta gra właśnie z tego względu na... Aha, już obejrzał. Ten ręki nie ma, tamten nie ma. Stóp i połowy łydek. No dobra. Tu grzebać nie będę. No i dlaczego w takiej sytuacji na przykład zostawiają skrzynki tutaj autorzy do grzebania? No dobra. Poszukać śladu potwora w miejscu ataku za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Zobaczmy, czy to daleko, bo czasem to jest tak niby ten, a potem hen. Tutaj niedaleko rzeki. Zobaczymy. Wow, przepraszam. O, pardon. Nie przybłęda, tylko fachowiec. O. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. Może smoczek. Zobaczmy dalej. Gdzie tu jeszcze? Nie widać śladów. A! Jest strzelanie. No właśnie tak myślałem, że raczej gdzieś przy krowie będzie. Ślady krowi krwi. Może poprowadzą mnie do leża. Może krowy nie uniósł, ale cielaka uniósł na przykład. Dobra, przejdźmy. Jeszcze jest coś takiego, bo w tej chwili mam tak ustawione, żeby właśnie robił taki efekt soczewki, jakby... przy używaniu zmysłów wiedźmińskich. Ale może bym to wyłączył. Bo to przy, nie wiem, szybszym ruchu kamery to może być trochę nieprzyjemne do oglądania dla niektórych.
Włączyłem tylko sobie wersję dla osób niedowidzących niektórych kolorów, żeby właśnie to nie było problemem dla kogoś. Ja akurat tego tak bardzo nie potrzebuję, bo tam czerwony tutaj bym bez problemu też widział. Ale tak z myślą właśnie o widzach trochę. Piesek. Pogruchotane kości. Spadł z wysoka. Bo ten smoczek nawet piska nie utrzymał, chyba. Gniazdo. Widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. Okej. No tylko co, no. 25 punktów doświadczenia. Zlecenie smok. Czemu on nie biega? Już się przeciążył? Nie, no przecież... A, dobrze, z shiftem biega, tak? Już zapomniałem, jak ja to miałem tutaj. Chyba coś przełączyłem. Znowu. Przynętę, dobra, czyli co? Włączę sobie mapkę. Każe wracać do wsi. No dobra. Złożymy tej, która jest dziewicą matką. Jakby się rozrywało od środka. A umiesz wyszedł z toporem? Mój brat umie. Jesteś wiedźminem, prawda? No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Przekąska w rozsypce. Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. Jakby nie mógł wziąć tej krowy, nie? Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. To po co ja zbieram tę siarkę? Bez dodatku. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parsata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo. A jak z prawej, to... Ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Jak się woła owce? Ej, baranie, chodź, idziemy polować na widłogona. I owca, ruchy, ruchy, owca! Gdzie ja mam w ogóle zaprowadzić? No, nie tam. Biedne owce. No idź owca, nie tędy. No, gdzie wracasz? Stój. Trochę poganiam ją. Jak pies pasterski. Tam. No idź. No biegaj, Geralt, biegaj. Wreszcie. O. Zostaw owce. Ona jest tylko pożyczona. Nie tego chciałem użyć akurat. Nie akcji. Masz. Dobra, połowę zdrowia, trudno. Już? No.
No owca, idź pobrykać. Zasłużyłaś sobie. Jest owca, gdzie on jest? Ale numer. Uratowałem ją. Widzisz, owca, opiekło ci się. Dobrze, że szybko zareagowałem. Tagen miecz miał. Biorę wszystko. To jest takie chyba najzabawniejsze z zadań, ale no i dobrze się skończyło dla owcy. Jakieś okruszki z ciastek zjadam. Chodka, co ty tu robisz? Jedziemy dalej. Kotek. Okej. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Już pomogli. Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem, jadem strzykał? To co, zrobić im trójkę, niech mają i nie opowiadają? Co ich będę uczył? Tak. Nie. Gdybym mógł mu napisać coś swojego, bym mu napisał. Na przykład, nie, ale to był młody egzemplarz. Myślałem, że to będzie taki smog, wiecie. To by było kłamstwo, że miało złote łuski, ział ogniem i tak dalej, więc rozczaruję go i dam dwójkę. Nie lubię kłamać, nawet w grze. To nie był smog, tylko widłogon. Wygląda podobnie, ale jest mniejszy i mniej niebezpieczny. Skoro mniej niebezpieczny, to i nagroda będzie mniejsza. Umówiliście się na konkretną kwotę. Właśnie. Tak, ale za smoka. Jakbym wiedział, że to jakiś widły ogon, to sam bym go utłukł i tyle. Oż ty. Dziękujemy ci, Wiedźminie. 156. To następnym razem sam będziesz ubijał. Kotek, no już spoko. Gdzie płotka? Tam jest. A niech się je. Niech się przynajmniej płotka nażywi teraz. Pożywi. No to zobaczmy sobie następne zadanko. Miecze i pierogi. No nie będę teraz do Nowigradu może jechał. Ale to zadanie z 15 poziomu. I to jest blisko. Dobra, pójdę na wschód aż do drogi i potem drogą. Na wschód. Albo dobra, zachowałem płotkę. Będzie szybciej. Odjedzie? Nie idzie. Spróbuję drugi raz. Też wątpię, żeby to podziałało. Serio. Lubisz kiszone śledzie?
O, dobra, niech się naje. Wczujmy się w grę. Biegaj, Geralt, biegaj. A nie za dziewczynka. Lecimy na wschód do drogi. On. Jest droga, okej, okay, i teraz w dół. Dobra, przy tym drzewku to się zatrzymam. Zawołam płotkę. Załóżmy, że się już najadła. No jest. Dobre konisko. Chodź, płotka, podjadę kawałek na twoim grzbiecie. Teraz w tę stronę. Mhm. Okej. Płotka, nie tak szybko. Aha. Tutaj gdzieś mam znaleźć złodziei. Dobra, to może tylko podjadę do bramy jakiejś. Zwolnij, płotko. Tu nie ma bramy. No. Dobra, to czekaj, płotka, tutaj się sobie zatrzymaj się. A, jest wejście, dobra. Jazda potworów. Zadanie zaktualizowane. Renegat. O kurde, jestem na tym, na końcu życia. Jeden. Kłan. Nie był potrzebny. Napijmy się wody. No, przywraca zdrowie, naprawdę. Na 100%. Kielgijski długi miecz i jakieś notatki czy coś. Wieprzowinka. But topornika. Może to będzie coś fajnego. Królicza skóra. Takie rzeczy sprzedają hurtową. Co oni tu? Choniowi łeb, cholera. Tu gnieżdżą się harpie. Nie mam petardy. No to heca. Może zrobię. Zobaczmy. Jakiś koń bez głowy chyba też. No dobra. Mam nadzieję, że płotka sobie poradzi. Tutaj, czy to coś błyska w tym namiocie? Nie. Przez chwilę myślałem, że ktoś wychodzi z tej wieży tam u góry, ale to tylko gałąź się kiwnęła mocniej. Dobra, no. Przeczytajmy zadanie, co to jest. Przeczytaj dziennik, żeby dowiedzieć się czegoś o Kuliu. A budki? Jakie? Minus 6. Nie chcę sortować. To jest ten dziennik? Dziennik Rabusia. Dobra, czytaj. Dziennik Rabusia trochę do poczytania, niestety. Sveinar, mam dwie wieści, dobrą i złą. Zacznę od tej złej. Poszedłem z Gimrem do Lugosa. Przyjął nas, jak nakazuje zwyczaj, mięsiwym i miodem. Ale jak tylko odwinęliśmy Kuliu ze skór i spytaliśmy, ile jest gotów za niego dać, wyrwał nam miecz z rąk i wypłazował nas po dupach, wyzywając od złodziei. A potem wyrzucił z domu i poszczył psami. Gimre biegł wolno, więc go dogoniły. Jest takie powiedzenie, ostatni gryzą psy. I dobrze, jedna osoba mniej do podziału. Dobra wieść jest taka, że wciąż mam miecz i nie wiem już, jak się go pozbyć. Umówiłem się z moim szwagrem, Steinfinem, że sprzeda Kuliu w Nowigradzie i podzieli się potem zyskami. Wiem, co myślisz, ale słowo można mu ufać. Przekażę mu miecz na plaży przy cmentarzysku wielorybów na Artskellige. Pojadę tam sam, żeby nie przyciągać uwagi. Uważaj, bo Lugos mógł posłać na Kertrolde gońca z wiadomością o kradzieży. Na wszelki wypadek gdzieś się wynieś. Może do ciotki Hilde? Ma nierówno wełbie, ale można na niej polegać. Bądź pozdrowiony, Irian.
Okej. Więc musimy się udać na cmentarzysko wielorybów. Kurczę, blade, gdzie to jest? Czy na tej samej wyspie? Szczęście, tak. Widzę, że do dębu muszę się wybrać szybką podróżą, a więc wracamy do wioski, szybką podróżą przeskujemy tutaj, no i potem przejdziemy sobie takim łukiem po tych znakach zapytania aż do zadania. Ale, ponieważ, kurde, jest, jeszcze jest tutaj miejsce do poszukania schematu, 29 poziom wiedźmińskich zmysłów. Trzeba użyć. No to troszkę poszukamy. Tylko tak, ponieważ mam zadanie wybrane. To tutaj, no to... A, poszukiwania. No to kurde, gra nam nie będzie pokazywała tego wszystkiego i nie znajdzie tego, co trzeba. Schemat na ulepszenie miecza srebrnego. Zobaczmy, czy to tu? Nie. Tam dalej. Czyli gdzie? Oho! Panie! No tam zamierzam przejść. W sumie miałem tędy pojechać, nie? Zobaczmy w takim razie... A, tu jest... Jeszcze inna wysypka, która jest... Aha, czyli tu mam jeden punkt, to drugi prawdopodobnie, tak. Jakie jest, to są te trzy miejsca. No to co, to może najpierw tu, ale dlaczego tutaj jest ten... poziom. A co z gniazdem? Momencik. Pomedytujmy może samą spację medytacji, ale to chyba nic nie da, prawda? Zmieniłem mikstury. Ale przecież nie wyposażenie. Nie tym. A, mam dwa samomy. No proszę. Wystarczyło. Wybierz. Okej. Okay. No to... Ugnieżdżą się harpie. Oj, nie tak. Geralt, bo kurczę, ostatnio to było 20 punktów doświadczeń. No i dobra, jeden sam zmarnowany, ale wykonany. Teraz tak, użyj wiedźmińskich zmysłów. Dlaczego tutaj? Czy ja tutaj coś... No dobra. Pojedźmy wtedy. Naprzód. Dzięki uprzejmości płotki. Sprawdźmy to miejsce na dole, najpierw na południu. Po drodze jest jedno miejsce do sprawdzenia. Tempo, tempo! Przyspieszmy troszkę. Ładne widyki, tylko daleko trochę. Tu jakieś krzaki, wilki jakieś. Okej, okay, tutaj coś mamy ciekawego.
Dobra. Zobaczmy co to. Geralt, nie spadaj, no i... Myślałem, że się zabiję. Ja nie mam moda chyba na niezabijanie się, a może mam? Nie tym. Nie samumem, którego nie masz. Kuszą. No, Geralt. Spadają w takim trochę niezbyt wygodnym, niezbyt dostępnym miejscu. Ha! Chyba zabiłem najpierw tą, która leciała na mnie, zamiast tą, która spadła. I teraz mamy tutaj gdzieś skarb. No jest. Rękawice topornika oprócz narzędzia potnerskie. Mogą się przydać te rzeczy. Okay. Jak teraz wrócić na górę? Tędy? Może lepiej tędy. Ja zmierzam raczej w tamtą stronę. Więc podajmy się tutaj wejście. No i słusznie. Dobra, przywołajmy płotkę, która wyszła z morza. Sobie dalej, już takim zwykłym tempem. Zwolnij, płotko. Jedź, płotko. Czekajcie, bo to jest... Nie mam to w szarym kolorze tutaj. Wiadomość na czacie, którą bym chciał odfiltrować. Się zastanawiam, ponieważ to jest za każdym razem ten spam. Ten sam spam. Wiadomości? Kluczenia 2. Zero banów. Dlaczego zero banów? Aj, to już nie mogę wykluczyć, jak jest zbanowany. Chciałem wykasować ten. A to ja mam inną. No dobra. Okej. Wprawdzie jest jedna wiadomość na strumyk zwykle.
jest gdzieś tutaj coś. Zobaczmy. Gdzieś na dole. Jaskinia. Jaskinia. Warto się tu rozejrzeć. Miał? Nie, to gryf. Rozejrzymy się, tylko... muszę sobie włączyć pochodnie. Czy nie wiem, czy muszę, no włączę ją sobie. Żeby nie chodzić po ciemku. Jakbyście się dziwili, co się stało, to czat wyczyściłem. Przed chwilą z powodu spamu. Nie wiem, czy by ten spam był widoczny, ale tak na wszelki wypadek. Co to, oczy nietoperzy? To wygląda trochę jak jakieś większe kryształy świecące. Mam nadzieję, że mapa mnie tutaj dobrze prowadzi. Czy to się zacznie gdzieś tutaj? Budowle w jaskini. I co ty robisz, Geralt, kurde? Weź może na kłęd się przestaw, najwyżej będziesz miał tarczę. Ale akcji... Nie, grzybki. Purchawki. Rozdeptywaliście kiedyś purchawki? To ma taką zabawną cechę, że... w ogóle... Są trochę jak baloniki napełnione zarodnikami. Po prostu jak się nadepnie, to te zarodniki z takim lekkim pyknięciem polatują w powietrze. Ha, wiesz, zwykły przedmiot. Pewnie lepszy od wyśmienity srebrny miecz wiedźmińskiego cechogryfa. Okej. Okay. To sobie robię też screenshoty na potrzeby. Marketingowe nazwijmy. Dobra, wracam pędem, bo już nie ma co się tutaj ociągać. Pobiegłem gdzieś dalej. Niedźwiedź, 16 poziom. Czy ja chcę tu być? Niedźwiedzie sadło. Sorry, misiu. Wlazłem ci na domu, kurde, i... zabiłem cię. Niezbyt dobrze się potoczyło, ale no właśnie nie obserwowałeś mnie, co ja robię. Rozejrzał się i poszedł. Już nic bym tutaj nie znalazł. Kurde, taka prawda. Szkoda mi się. To ma niebieskie ucho? No, poczułem w pokoju mi się.
Czekajcie, czy ja tędy jakoś wyjdę i się wydostanę tam na górę gdzieś? Coś tam? A, to jakaś taka... Dobra, schowaj to pochodnie, Geralt. Latarnia. No, strzelaj, Geralt. Nie to, wybierę nie pochodnie. O, ty, czekaj. Dobra. Muszla. Muszla, esencja wody. Esencja wody i kosmyk włosów. Mamy tu szybką podróż, proszę Państwa. Zobaczmy, co tam dalej jest. O, rety. Ale widok. A tu świeczka się świeci, nawet dwie. Co tu jest? Kosmicki spirytus? Czemu nie? Do eliksirów. Pewnie już i tak mam 200 butelek. Przypomina latarnię, w której kiedyś już byłem. Strzeżony skarb. Strzeżony? Te gacie? Poszkowany rubin, rękawice szturmowca. Zebrałem wszystko. Schodzimy w takim razie. Czuję się trochę jak kurczę włamywacz. Tyle, że się nie włamuje. To, że może zwykły złodziejaszek. Dobra, zobaczmy na mapie, gdzie to jest. Aha, czyli to jest to miejsce, które mieliśmy odwiedzić. To jest wejście do jaskini. Okej, czyli te rzeczy sprawdziliśmy pod kątem ogólnym, a teraz zadanie na ulepszenie czegoś. Tego chyba nie. A może jednak? Bo teraz tam po drugiej stronie jest. A, i tu jest rysztunek. A, czyli dobrze, tam znaleźliśmy, okej. Okej, czyli tutaj było jedno, już sprawdzone. To było tu. Tutaj skarb, który zabraliśmy i teraz trzeba by, no pewnie szybką podróżą. Ale to jest odległe. Kurczę. Patrzcie, szybka podróż, tylko dopiero tutaj dąb. No tak jak mówiłem, dąb. I tutaj mamy zaraz to. No dobrze, czyli do dębu. Może coś sprzedam. Siri mi niepotrzebne. Tutaj trzy rzeczy do sprawdzenia. Tutaj miecz rodowy. Dopiero potem tam. A to jeszcze jest jak zapytania. Nie, już nie wszedłem oczywiście przez szybką podróż, muszę wejść i uruchomić szybką podróż i dopiero mogę. Kurde. Dąb. Pyk. Podróżujemy. Podróżujemy. Samotny jak Geralt. Mm-hmm.
Co on robi? Moment. Sprawca. Czy będzie? Pewnie za dnia. To jest przecież to miejsce. To jest to miejsce. Którym ogłoszono nowego króla. Czy królową. No dobra, czyli tak, kupca teraz nie ma. Przełączmy sobie na mapie w takim razie to miejsce. Straszą zające. Ciemno. Przyjmę pochodni. Będziecie lepiej widzieć. Tam jest to miejsce. Warto odwiedzenia. Kamienny krąg. Byliście kiedyś w jakimś kamiennym kręgu? Drzwiak ziemi, poziom 27. Nie tak, kradł. Złap go, Wyrden! Chodź. No, z shiftem nie mnie tego. Zepsuł. No, to jest tak na styk. Ja pierniczę, Geralt. Widzicie, ile Geraltowi zdrowia zostało? Było to. Napijmy się zatem wody, aby odzyskać w pełni siły. Nasycone odłamki i pomniejszy glif Quen. Dlaczego takim potworom daje się pomniejsze glify? Esencja żywiołu, jedna sztuka. Jedno oko.
Czy on tutaj czegoś pilnował? Czy sam w sobie był skarbem? Pilnował. Co tu mamy? Pomniejszy znowu. Większy glif akcji. Ciężka zbroja z Mahakamu. Zajrzyjmy sobie. Ja wrzuciłem nowy klip. Tutaj jest informacja, że wystąpił błąd. Nie znaleźliśmy tego klipu, ale to nieprawda. Po prostu za wcześnie ten link wpadł. A ten klip tam jest. Dobra, zobaczmy tak. To jest nieprzydatne. A ile to kosztuje? 220? No to tam. Tego. Minus 46. Ciekawe. Taka słaba broń. Minus 51. 17 poziom. Przecież to jest... To było zadanie na wyższy poziom przecież chyba. A, moment. Tancerz. Ale to był tam chyba... 23. Plus 4 obrażenia. Jest troszkę uszkodzony, więc... od znaku Igni. Przedmiot wyposażony. Aha. Od znaku Igni mam większy i premię przy krytycznym. Szansa na krawienie za to i dodatkowy cios kończący ludzie. Świadczenie. To jest stalowy. Okej. No. Tylko musimy go naprawić, tak? Jest minus 6 w tej chwili. 66%. Tylko nie wiem, czy ja mam 40, to będzie trochę... Ale no trudno, mam 16 tego, te 6% odżałuję. Jest na full. Czyli jest mocniejszy. Mm-hmm. To, co za miecz? Srebrny, minus 80. Co, dziękuję. Ten, plus 8. Proszę, mistrzowski. A co on jest, w czym jest słabszy? Nie dodaje do Arda nic, do akcji. Art. Premia przy krytycznym ma sporą, większą niż ten. Szansa na trafienie krytyczne, zmrożenie. No nie wiem, przez te procenty, kurczę. Premia przy krytycznym, plus 23. Jest szansa zwiększona, plus 4%. Art, akcji tak nie bardzo używam, jak się okazuje. To może jednak ten z obrażeniami plus 8 będzie lepszy. Jak on tam stanie, jest 100%. Dobra. Zbroja z Mahakamu, czy to jest ta? Tak, ciężka. Minus 6. Nie, to nie jest ta. Tutaj jest. Minus 9. Żywotność przybywa, ta jest minus 6, czyli ta jest lepsza, ta, którą miałem, niż ta, którą przed chwilą znalazłem. Minus 50, minus 10, minus 11. Na sprzedaż. Ale wzmocniliśmy sobie oręż. No, całkiem nieźle. Użyj wiedzińskich zmysłów, ale... Jeszcze nie tutaj. Zawołajmy płotkę. Stała tu za kolumną i się przyglądała pewnie. Jezu, jak ta niebieska roślina jest widoczna mocno. Jedziemy. Łódka. Złóż drogi, nie ma co tam się. Wilki. Niech sobie tam zostaną. Dobrze jadę? Dobrze. Ile mapa dobrze pokazuje. O, tutaj coś jest. Nie robisz się młodszy. Musisz podzielić się wiedzą. Musi to płynąć łosoś na tarło. A ja zrobię co zechcę. Daj mi spokój.
Czekaj, czekaj, droid, czekaj. Tak? W czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty, wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczalność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna, przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Czemu się tak wzbrania przed przyjęciem ucznia? A bo ja wiem, bo jest upartym, wrednym osłem. Egzamin z alchemii. Odwiedź gremisty, porozmawiaj z nim. Bałem się, że nie zrobi dla mnie wyjątku ten gremista. Gremista, a to druid. Czy mogę porozmawiać? Nie mogę, tam medytuję. Dobra, ja sobie zapiszę. No ładnie, lulka sobie. Jak to było? Coś tam lulki palą? Jak to było? Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Nie jesteś. Nie no, nie będę cyniczny. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. W sumie mógł. Poważnie. Naprawdę? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Właściwie trudno mi wybrać to. Czy spytam przekonać, to może podać swoją cenę na przykład, nie? Bo bym pojętym uczniem, to jest takie tam, że może zbyć, no a tam akurat coś tam już tam nie próbował i tyle się skończy. Spróbujmy go przekonać. Mogę ci jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie trzy sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Krzynkę tam nie mądrzy się, tylko słuchaj. No właśnie. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. To pewnie po trzecie w celach edukacyjnych. Przekonaj Frithiofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandarę. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Po co spirytus? Dobra, spytajmy. Ten Frithiof, co to za jeden? Vedermakar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Vedermakar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm. Wywołać go do bicie. Sprawić, by wroga spopielił. Maker. Więc dobrze radzę.
zwracaj się do niego z szacunkiem. Okej, okej. Świat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie ucz ojca dzieci robić. Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalę mu się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksiru. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. Gradowa Góra. A, ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się przekonać tamtego. Musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję. Czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, raz, niech się rozmyślę. No jak mam tamtego przekonać, skoro nie wiem, o co chodzi, nie? Znaczy, gdyby mi tak faktycznie powiedział, to bym powiedział, wiesz, ten tam gremista chce odprawić jakiś rytuał. Nie chcę mi powiedzieć jaki, ale ty pewnie wiesz. Poprosi cię o zgodę. Pomoc przy tym. Znaczy, to jest jakieś epickie zadanie. Tu można zakupić niby u niego alchemiczne składniki. A, to on. Dobrze. Czy my chcemy to teraz robić? Jest 10 minut do końca streama, więc ja nie zdążę tego epickiego zadania. Egzamin z alchemii. Bez problemu. 24 poziom. Tylko może pojedźmy do tego, w sprawie tego miecza. Bo to jest blisko. Ta. Mam jeszcze tutaj wstąpić i tu. Ale zróbmy tak, najpierw pojedźmy tam. Może to się zakończy to zadanie. A potem tyle, ile zdążę zrobić, to zrobię. Czyli wzdłuż drogi. Chodź, płotka, pojedziemy. Jakże, żebym ja pojechał. Oh, come on. Cóż to tam takiego? Wygląda trochę jak taka pieczara, którą na Sycylii widziałem. Chowali tam uciekinierzy. Spotkajmy jeszcze z kopietyłki. Kto będzie najlepiej walczyć, to może ludzie z życiem. Jakieś ostatnie słowa? Już nic nie powiem, bo głowę mu ściąłem. Także ten. Dziennik Rabusia zaraz przeczytam, ale tam widziałem jeszcze też miecz, Kuliu, żeśmy zdobyli.
Olimpijski. Szybka podróż. To fajnie. Co to jeszcze? Calcium equum. O. Tutaj nic nie ma. Calcium equum. To pięknie. Mamy szybką podróż. Przeczytajmy zatem dziennik. Budki. Minus 19. Minus 88 to chyba był. Minus 30. Minus 37. To opór, no to tam. Czekajcie, sklegijski długi, sklegijski długi. A gdzie jest ten cały? Ostrze brygady. Minus 4. Minus 50, minus 55. Minus 6, minus 8. Okrim. Właśnie ten Adrian. On jest słabszy od tego, który noszę teraz. Miał być kurczę następny. Może ja go... Chcesz. Gdzie jest ten miecz? Przecież to jest ten drewniany. Może to nie był miecz, tylko... tylko topór. Nie. On miał swoją nazwę własną. A wiesz, to nie był ten. Gdzie on jest? A, to ten... Sementaler jest... 6%. Kurde, no nie wiem. Ten cały... Kurde, idziemy się tam... Moment, wróć. Kurde. Czyli krabusia, ale ten przeczytałem. Czy on gdzieś musi być... A, to jest to, kuliu, przedmiot. Czy to, kurde, nie jest normalny miecz? Dziennik Rambusia, czytaj. Sweinar, ciągle siedzę wśród tego pierdolonego wielorybiego ścierwa, a Steinfin nie przypływa. Albo się rozbiło skały, albo wystawił mnie do wiatru. A mówiłem Ankę, żeby nie wychodziła za tego drania. Nie wiem już, co mam robić. Komu jeszcze możemy sprzedać ten miecz? A może odniesiemy go na Kertrolde, co? Może krach da się udobruchać? Pamiętasz, jak śmierdziało w chacie, jak szczur zdech za łożem rodziców? No, to tu śmierdzi bardziej. I jest zimno. Odpisz szybko, albo jeszcze lepiej przyjedź. Irian. To mam mapy. Czwarta, druga. Mam nadzieję, że to sobie to zaznaczy. Ja nie czytam, jak będziecie chcieli, to sobie zatrzymacie wideo. Trzecia mapa. Zlecenie potwór z Oxenfurtu. Aha. Potrzebny Wiedźmin. Ugo. A, tam ja się miałem zgłosić. Lekcja myszowa oraz gwinta. Nie. Zlecenie straży świątynnej. I notatki czarodzieja Aramasa. Dobra, no i byłoby na tyle. Teraz pewnie dodatkowe rzeczy. Poszukiwania rynsztunek Szkoły Niedźwiedzia. Zwróć kuliu do Olafa, strażnika z Kertrolde. I schemat Szkoły Kota i Niedźwiedzia 2. No to, że się poznajdowali i Niedźwiedzia 1. I Niedźwiedzia 4. Okej. Okay. Czyli kuliu mamy zwrócić do Olafa, strażnika z Kertrolde. W takim razie tak zrobię.
Pewnie przez szybką podróż w ogóle. Moc mam pełną. Sorry, Płotka, nie bój się, przecież ja w drugą stronę macham. W takim razie zróbmy sobie tak, ponieważ jest minuta 19, skończę, żeby jeszcze mieć czas na przygotowanie ewentualnie nowej gry. Ale możliwe, że będziemy grali jeszcze w This War of Mine. A tutaj będziemy robić zadania. No, przede wszystkim to 15 dokończę. Nie, potem zobaczymy kolejne. Tu mamy już trzy zadania takie, którymi można by się zająć. No i tu przybyło oczywiście. Tak, szkoły kota 3 i 4 to jest ten 29, że tak może jeszcze trochę za wcześnie, ale tu mamy 25, szkoła niedźwiedzia 1-2 i szkoły wilka 3, gryfa 3, 26, wilka to może za wcześnie, ale gryfa jak najbardziej. Także zamiast mniej zadań, to robi się ich coraz więcej. Dlatego mówię, no na początku te niższe poziomy zrobimy, żeby to po prostu miało sens względem punktu doświadczenia chociażby. Także do zobaczenia za 3 kwadransy mniej więcej, 19.45. Ci, którzy oglądają mnie na wideo z archiwum czy na YouTubie, zapraszam na Twitcha ponownie. Dziś jest czwartek, więc jutro będzie kolejny odcinek. Z tym, że nie z Wiedźmina Geralta. Z Wiedźminem zobaczymy się dopiero we wtorek. Jutro będzie Fallout New Vegas. Kolejny stream z serii Kampania Wrześniowa. I Seven Days to Die, który będzie też dzisiaj po serii Kampania Wrześniowa. Co dzisiaj będzie z tej serii Kampania Wrześniowa, jeszcze nie wiem. Sprawdzę, dam znać na Twitchu i Twitterze wcześniej. Piszę też to do kalendarza i ci, którzy z Was chcieliby zobaczyć, co tam będzie w najbliższych dniach, co było ostatnio, bo tam to wszystko zostało w kalendarzu, poszukajcie na Twitchu pod filmem informacji, plan nadawania i tam będzie link, tam jest link do kalendarza google'owego. Tam jest wszystko opisane. I to było na tyle w tej chwili. Trzymajcie się, do zobaczenia, mam nadzieję, na żywo za 45 minut. Pa, pa.